Cześć kochani, witam was w kolejnym unpackingu i dzisiaj będzie wielka paczka, jak możecie zobaczyć. Ledwo mi się mieści tutaj w kadrze, jest naprawdę ogromna i jak możecie zobaczyć tutaj po napisach, dostałam tę paczkę w ramach kolejnej współpracy z firmą Dante, która jest oficjalnym dystrybutorem koni Collecta oraz oczywiście też innych figurek w Polsce. Tak, już kilka razy robiłam z nimi współpracę i bardzo się z tego cieszę, że kolejny raz udało mi się ją zrealizować i będą tutaj, słuchajcie, nowości Collecta na rok 2023, czyli oczywiście nowości z koni. Już od w zasadzie początku roku czekałam właśnie na te nowości, bo są oczywiście piękne i firma Dante właśnie mi je przysłała, jak do nich napisałam. Słuchajcie, była to bardzo szybka akcja. Właściwie wczoraj do nich napisałam, a dzisiaj mam już paczkę, więc bardzo szybka akcja. Bardzo dziękuję firmie Dante za tak szybkie wysłanie tych nowych modeli. I teraz, słuchajcie, już nie mogę się doczekać i otwieramy tą paczuszkę. Słuchajcie, otworzyłam tą paczkę, jak widzieliście na samym początku, mieliśmy takie oto papierowe, to jest skrawki, na zabezpieczenie oczywiście. No i mamy wielki karton pełen modeli. Pierwsza nowość to jest, słuchajcie, klacz Mustang w przepięknej maści. Srokatej. Tutaj ktoś wam napisze taką dokładną nazwę tej maści. Wow. Trochę, słuchajcie, mi chyba prześwietla obraz, ale może to dlatego, że ten model jest tak biały. Ale ma piękny pysk z taką oto latarnią. Rybie oczy. Oczywiście z obu stron. No wow. Tu ten pysk jest śliczny. Ta maść ma bardzo ciekawy odcień i taka wielka srokacizna na cały brzuch i całe nogi białe. Ogonek. Grzywa czarna, ale ogon jest biały i na końcu kremowy. Prześliczna jest. Ja, słuchajcie, bardzo lubię ten mold i mam już teraz oficjalnie na nim Kongę, więc super. Widać nawet narządy płciowe są różowe. No naprawdę przepiękna klacz. To malowanie moim zdaniem jest najlepsze z tych trzech, które były. Na szczęście klacz ładnie stoi. Trochę chyba ma gumowe nogi, ale... Następny konik to jest, słuchajcie, źrebak Clydesdale, który tak się świeci. Jest te maści kara i tutaj, jak widzicie, z bardzo długimi odmianami na nogach. I ma też tutaj na pysku taką oto łysinę. Ma bardzo różowe chrapy, nawet troszeczkę czerwone. Tego się w sumie nie spodziewałam. Ale bardzo fajny, taki świecący właśnie, pocieniowany. Te inne grzywy ma takie nie... brązowe cieniowanie i na ogonku, na końcówce. Ale ten pyszczek jest uroczy, no super. Ja, słuchajcie, kiedyś miałam tego źrebaka w normalnej wersji. Ale powiem wam, że ta jest sobie lepsza, no naprawdę. Collecta zmieniła się pod względem malowania i to jest o wiele lepsze, naprawdę. Super. Czyli ogier andaluzyjski w przepięknej maści palomino. Wow. Nie wiem, słuchajcie, tą wersję siwą, ale ta
To jest po prostu coś wspaniałego. Taką piękną, jasną grzywę. Odmiankę tutaj, na pyszczku. No wow, słuchajcie, ten model w tej maści zyskuje o wiele więcej niż te poprzednie maści. I te piękne odmianki. No wow. Naprawdę jestem w szoku, on jest taki piękny. Naprawdę się postarali, jeśli chodzi o ten kolor. Bo kiedyś jednak te palomino robi zbyt żółte, a ten no po prostu cudowny. Nie mogę się doczekać, kiedy zrobię z nim jakieś zdjęcia, bo na pewno będzie piękny. Naprawdę. Patrząc na tego siwego, no to ten o wiele lepszy. Naprawdę cudowny. Taki piękny ogon. No naprawdę jestem zachwycony. To mój chyba na razie faworyt z tych tutaj. Do kompletu ze żrabakiem mamy ogiera Clydesdale. O wow. Ale on śliczny. Jest maści karaj z srokacizną tutaj na brzuchu. O wow, zobaczcie, jak on ma piękny brzuch. Jaśniutki. No i widać stare napisy jeszcze z tamtej wersji oryginalnej. Bo oczywiście mamy też jego inne maści. Ja mam tą akurat gniadą. Ale ta wersja. Wow, zobaczcie. Ma tutaj odmiankę fajną. I pysio. Piękny. Ale on jest ciężki, słuchajcie, jak go trzymam. No i właśnie ten biały brzuch. Białe szczoty pęcinowe. I met one notching kopyt. Trzeba ci na to odcieniowanie na strzałkach tutaj. No słuchajcie, te nowości 2023. Jest tu jakieś cudo. Jeszcze lepsze niż 2022. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Wow. Naprawdę. Przepiękny jest. Wam też tutaj napiszę dokładną nazwę tej maści. Bo oczywiście te wzory srokacizny mają swoje. Teraz, jeśli chodzi o źrebaki, to jeszcze nie było. Czyli źrebaczek arabski. No macie jaki słodziak. O mój Boziu. Jaki on piękny. Ma taki oczywiście charakterystyczny pyszczek dla Arabów, taki lekko tutaj wklęśniony, że tak powiem. Wklęsły po prostu. Taka krótka, fajna grzywa. I ten ogonek. No zobaczcie, jaki fajny taki właśnie stający ogonek. Chyba tutaj jakieś paproszki. Maść raczej taka, jak widać, prosta. Kasztanek. Jaki ma tutaj mocno różowy kolor na pyszczku. Okej. Okay. I wielkie, tutaj bardzo długie odmiany na nóżkach. Nie wiem, czy tutaj chyba nie ma zaznaczonej żadnej płci, nie widzę. Ale oczywiście nad imieniem jeszcze pomyślę. Ale naprawdę taki jest słodki. Naprawdę prześliczny źrebaczek. No sama słodycz, naprawdę. Tego, słuchajcie, wzięłam tak z ciekawości bardziej. I to jest, słuchajcie, ogier holsztyński, tak? To jest, słuchajcie, nowa rasa w firmie Collecta, jeszcze jej nie było. W Szlajsiu mogliśmy już zobaczyć właśnie takie modele, a teraz Collecta wypuściła swój. To jest chyba, tak, to jest ogier. Taki ciemny, jak widać, ciemnomiliady, bardzo ciemny. Nawet powiedziałem, że chyba skaromiliady. Taki ma pyszczyk. No powiem wam, że pyszczyk ma bardzo ładny. Pod względem detali jest fajny. Tutaj ma jakieś chyba poproszki. Tutaj widać jedną odmiankę. I wszystkie kopyta są szare. Tutaj na pysku też ma dosyć
długą odmiankę i ułożyłam tutaj lekko pyszczek. Taka, jak widać, prosta grzywa, ogon. No powiem wam, że na żywo mi się podoba. Bardzo przyjemny konik. Prawda śliczny, bo tak na zdjęciach jakoś nie byłam przekonana, ale teraz naprawdę mi się podoba. To jest, słuchajcie, przepiękna klacz rasy pełnej krwi angielskiej, którą możecie już znać z innych malowań. Ja mam to karę. A teraz wyszła nowa, przepiękna wersja Berlino, tak. O, wow. No powiem wam, to wygląda po prostu genialnie. Nawet nie przypuszczałam wcześniej, że na tej rasie mogę zrobić Berlino, ale jest. Ma przepiękne rybie oczy. Takie różowe elementy na pyszczku. Wow. Naprawdę z tymi oczami, no po prostu cudowny jest ten pysk. Grzywa w bardzo ładnym odcieniu. I odcień też ciała, no naprawdę piękny. Bo na przykład patrząc na klaczę chałtykińską, to ta jest zupełnie matowa i ma też inny odcień. Klacza chałtykińska jednak była mocno błyszcząca i taka bardziej łososiowa. Wgonek. Tej okracji, jak widać, nie ma żadnych odmian. O, napisy, jak widać, są stare. Ale ten pyszczek, no naprawdę przepiękny. Chyba w tej maści ta klacza o wiele bardziej mi się podoba niż w tej karej. No naprawdę jest to coś nietypowego i przepięknie to zrobili, naprawdę. Dzięki temu jeszcze bardziej tutaj widać te piękne detale rzeźby. I już, słuchajcie, dwa strony. I mamy tutaj, słuchajcie, jednego z nielicznych dębujących modeli w firmie Collecta, czyli ogier arabski. O, wow. No takiego modelu w Collecta jeszcze nie widziałam. Oczywiście ma charakterystyczne cechy Araba i widać ten piękny pyszczek. Taką małą gwiazdeczką. Czarna grzywa. I w zasadzie taki pospolity gniadosz. Ogon, na którym oczywiście będzie się ten koń opierał. O, wow. No naprawdę przepiękny jest. Nie spodziewałam się, no bo na zdjęciach, ale właśnie zastanawiałam się, jak on będzie wyglądał. Ale na żywo jest naprawdę prześliczny. Jeszcze nie miałam dębującego araba, więc jest to coś niezwykłego. Naprawdę super. Już, słuchajcie, przerzucił się. Chyba, słuchajcie, ten Arab będzie problem, żeby on stał na tych dwóch nóżkach. Dobra, może za chwilę go sobie postawić. Czyli ogier Morgan w zupełnie nowej maści. I z tego co pamiętam, ona nazywa się Grulla. I jest to taki koń, jak widać, też jabłkowity. Bo ma tutaj jabłuszka na całym ciele i ma nawet pręgę grzbietową. I taki ogonek, bardzo jaśniutki. Nie ma żadnych odmian, ale tutaj mamy gwiazdkę i taką odmiankę różową. Przepiękny pyszczek i jasna grzywa. O, wow. Tutaj w drugiej stronie też ma jabłuszka. No powiem wam, że
Te jabłuszka wyglądają bardzo realistycznie. I ten odcień tej maści no, jest naprawdę niezwykła. Ja mam oczywiście też inną maść na tym moldzie, taką bardzo ciemno gniadą, nawet skoro gniadą. Ale ten jest zupełnie inny, ale naprawdę piękny. Jeszcze dzięki temu ta rzeźba bardziej zyskuje. Naprawdę prześliczny. Wow. Naprawdę jestem, słuchajcie, zachwycona tymi modelami. Ja teraz, słuchajcie, pozbędę się tego wielkiego kartonu z kadru i za chwilę zobaczycie wszystkie modele razem. Okej, teraz możecie zobaczyć wszystkie nowości z firmy Collecta, jeśli chodzi o konie na rok 2023, które właśnie dostałam w ramach współpracy z firmą Dante, czyli polskim dystrybutorem Collecty. No, powiem wam, że jestem zachwycona tymi modelami. Są po prostu przepiękne. Update, jeśli chodzi o Araba, niestety jest problem z jego stabilnością. Dzisiaj próbuję go tutaj ustawić, ale na chwilę stoi, ale niestety się przewraca. Obawiałam się tego, że może tak być i rzeczywiście tak jest. I kurczę, no nie da się go postawić tak, żeby on stał samodzielnie, musi się opierać o coś. No i widać pewnie, jak Collecta jeszcze pracuje nad takimi modelami, ale musi on po prostu leżeć, bo nie ustoi. No cóż, może tak po prostu jest, bo to chyba jeden z pierwszych demujących modeli w Collecta, ale tak. Jak już mówiłam, jestem naprawdę zachwycona. Te nowości z tego roku to chyba najlepsze nowości, jakie do tej pory widziałam w Collecta. Naprawdę jestem nimi zachwycona i nie spodziewałam się, że będą takie piękne. Bo wiadomo, zdjęcia mogą trochę przekłamywać rzeczywistość, ale naprawdę są tak piękne, jak nam pokazywała właśnie firma Collecta na samym początku tego roku. Więc teraz słuchajcie, zapraszam was na dalszą część tego odcinka, gdzie zobaczycie dokładną recenzję każdego z tych modeli z osobna, więc zapraszam do oglądania i bardzo dziękuję firmie Dante za tak szybkie wysłanie tych modeli. Naprawdę się cieszę, że tak szybko je dostałam, bo bardzo też na nie czekałam. Więc zapraszam was teraz właśnie na recenzję tych wszystkich modeli. I jeśli nie uda mi się zmieścić wszystkich recenzji w tym odcinku, no to zobaczycie jeszcze drugą część. Ogier Clydesdale o imieniu Jadran z firmy Collecta 2023. Jest on maści Care i Sabino. Cały jego brzuch jest biały i szczotki pęcinowe również są białe, tylko niestety na tych szczotkach pęcinowych są takie dziwne odcięcia, że te odmiany powinny być połączone z właśnie szczotkami pęcinowymi, ale niestety jest takie dziwne odcięcie, takie kreski i jednak nie za bardzo mi się to podoba. Przez to też odmiany i szczotki pęcinowe mają troszeczkę inny odcień właśnie koloru białego. Na pysku mamy zrobione różowe cieniowanie na chrapach. Jest ono bardzo mocne. Takie powiedziałabym nawet koralowe niż różowe, jak zazwyczaj bywa u koni. Grzywa i ogon również są czarne i nie mają na sobie żadnego cieniowania. Można powiedzieć, że kara maść tego konia jest płaska, bo nie ma na sobie żadnych cieni. Kopyta są jasno kremowe i mają na sobie cieniowanie w ciemniejszym odcieniu, co bardzo mi się podoba, bo w końcu firma Collecta zaczęła się starać nad kopytami i dodają do nich coraz więcej szczegółów. Ta srokacizna na jego brzuchu jest przepiękna, ma super wzór, naprawdę bardzo mi się on podoba. Tylko właśnie jedyny minus, że te szczotki pęcinowe nie są do końca połączone z tymi odmianami. A tak poza tym ta maść jest naprawdę super. Ten model jest bardzo fotogeniczny, przepięknie wychodzi na zdjęciach, że naprawdę ta maść jest mega po prostu. Ten model występuje również w innych maściach, w takiej siwej oraz gniadej. Ja akurat mam tylko gniadą. Kiedyś miałam też siwą, ale jej się akurat pozbyłam, bo nie za bardzo mi się podoba. Ten model został przedstawiony w ruchu, jest w bardzo dynamicznej pozie. Chyba został przedstawiony w galopie, ale nie jestem do końca pewna. Przez tą karą maść ciężko zauważyć zaznaczone mięśnie, ale są zaznaczone na przykład na nogach, czy też mamy zaznaczoną klatkę piersiową. Mamy mocno zaznaczone strzałki na kopytach i też lekko widać fakturę sierści. Grzywa powiewa na wietrze, ogon jest dosyć krótki i taki prosty.
Moim zdaniem ten model w tej maści jest po prostu przepiękny, naprawdę cudowny i o wiele bardziej mi się podoba w tej maści niż w innych, tych starszych, bo ta maść jest naprawdę cudowna i bardzo się przy niej postarali. Jedynie mówiłam wcześniej o tych niedociągnięciach, ale gdyby na nie nie patrzeć, no to naprawdę ten koń jest cudowny i bardzo fotogeniczny. I trzeba też podkreślić, że jest dosyć ciężki, ale jest to koń pociągowy, więc wiadomo. Ale akurat wszystkie konie zimnokrwiste z kolekty są takie ciężkie. Źrebak Clydesdale o imieniu Duke z firmy Collecta 2023. Ten źrebak jest maści Carey, ma bardzo długie odmiany na wszystkich czterech nogach. Na pysku również mamy odmiankę, jest to taka prosta łysina. Na chrapach mamy bardzo mocne różowe cieniowanie, takie w kolorze powiedziałabym nawet koralowym. Na całym ciele ten źrebak ma brązowe cieniowanie, widać je najbardziej na szyi, troszeczkę na grzywie, też na ciele oraz na końcówce ogona. Bardzo mi się to podoba, bo w przeciwieństwie do ogiera, którego przed chwilą omawiałam, ten źrebak ma w sobie głębię i ta maść nie jest taka płaska jak właśnie w przypadku ogiera. Kopyta są jasno kremowe i mają na sobie ciemniejsze cieniowania. Dzięki temu są na pewno bardziej realistyczne. Ta maść moim zdaniem jest świetnie zrobiona, naprawdę super malowanie i nie zauważyłam tutaj żadnych niedociągnięć, naprawdę jest świetnie wykonana. I ten źrebak o wiele bardziej mi się podoba w tej maści niż w poprzednich, w których występował, czyli w maści gnianej i też takiej powiedzmy siwej. Ja mam jeszcze w swojej kolekcji maść gniadą, ale ta maść Carey jest o wiele lepsza, po prostu lepiej wykonana, ma w sobie więcej kolorów i o wiele bardziej mi się podoba. Ten źrebak został przedstawiony w ruchu, ale nie jestem do końca pewna, jaki to jest chód. Grzywa jest w kształcie irokeza, ogonek jest bardzo krótki. Ma bardzo ładnie zaznaczone mięśnia. Ogólnie rzeźba jest bardzo dobra moim zdaniem. Mamy też zaznaczone lekko strzałki na kopytach, chociaż przez to malowanie ciężko je zauważyć. Ten źrebaczek nie ma jakoś mocno zaznaczonej płci, więc możemy sobie sami określić płeć. Moim zdaniem ten źrebaczek jest bardzo uroczy. Wcześniej jakoś niespecjalnie mi się podobał przez swoje niezbyt ładne malowania i chciałam nawet się pozbyć tej gnianej maści. Nadal zamierzam to zrobić, ale kiedy zobaczyłam właśnie tą karą maść, to przekonałam się bardziej do tego źrebaka i teraz o wiele bardziej mi się podoba, ale jednak
Na pewno się pozbędę tej glinianej maści, a zostawię sobie właśnie tą karą, bo jest naprawdę super. Jedyny minus tego źrebaka to to, co możecie zobaczyć później na zdjęciach, czyli że on krzywo stoi. A zarówno ten gniady, jak i kary krzywo stoją. Nie wiem, może po prostu dostałam takie egzemplarze, że tak mi się trafiło, ale musicie na to uważać, bo niestety mogą się przewracać te źrebaki albo właśnie stać krzywo, jak to możecie później zobaczyć. Ale to jest tak naprawdę jedyny minus tego źrebaka, bo w tej maści jest naprawdę cudowny, bardzo fotogeniczny i serdecznie Wam go polecam. Ugiery i źrebaki Kleinesdale z kolekty są dopasowane do siebie kolorystycznie, więc możemy tworzyć takie oto rodzinki składające się z ojca i synka czy córeczki. Wygląda to bardzo uroczo, bo naprawdę zarówno ogier, jak i źrebak są bardzo zbliżone do siebie wyglądem. I tak jest w przypadku każdego malowania, które jest dostępne na tym molcie. Ogier arabski Maroko z firmy Collecta 2023. Ten ogier jest maści gniadej i ma na sobie jaśniejsze cieniowanie w kolorze brązowym. Najbardziej widać przy zadzie, troszeczkę też na szyi przy samej grzywie i też na brzuchu czy między nogami obok puzdra. Na pysku, na chrapach mamy czarne cieniowanie, ale nie jest ono na całych chrapach, tylko właściwie z przodu. Nogi są wycieniowane na kolor czarny, kopyta są jaśniejsze, mogą się wydawać czarne, ale jednak są szare. Ten model ma bardzo małą gwiazdkę na czole, grzywa i ogon też są koloru czarnego. Ta maść jest taka najprostsza gniada, ale moim zdaniem bardzo dobrze wykonana. Ten model, jak widać, jest w pozycji dębującej i jego największym minusem jest to, co już zauważyłam, odpakowując tego konia, mogliście to zobaczyć właśnie na filmie, że niestety ten model się przewraca. I mając go już jakiś czas, kiedy nagrywam właśnie dla Was tą narrację, mogę powiedzieć, że on przewraca się cały czas. Myślałam, że uda mi się go ustawić tak na półce przy ścianie, że będzie spokojnie stał i może się wydawać, że tak jest. Przez jakiś czas potrafi stać, ale potrafi też sam się przewrócić, nawet jak jest oparty o ścianę, właściwie o półkę u mnie w pokoju. I no, przewraca się po prostu samoistnie. Te jego nogi są tak krzywo zrobione, że sam się przewraca. I to jest jego właśnie największy minus, więc musicie uważać,
I w zasadzie nie wiem, czy można coś z tym zrobić. Jeśli macie jakieś rady, co można z tym koniem zrobić, żeby stał, no to napiszcie je w komentarzach, bo ja naprawdę nie wiem. I niestety ten model przez to, że tak właściwie prawie cały czas się przewraca, to ma już jedno zdarcie na nóżce. Co prawda takie małe, ale jednak jest tak samo troszeczkę na zadzie, więc muszę jednak coś z tym zrobić, żeby on stał. Ten model ma zaznaczone mięśnie, najbardziej widać przy zadzie. Troszeczkę ma zaznaczoną klatkę piersiową i troszeczkę przy nogach. Grzywa jest w takim prostym kształcie, ogon jest dosyć długi i ten model ma się też opierać na tym ogonie, więc jest tak troszeczkę spłaszczony. Ale są bardzo dobrze wyrzeźbione ta grzywa i ogon i ten model ma taką śmieszną mini grzywkę, która tak sterczy mu przy uszach. Moim zdaniem ten model jest śliczny i bardzo mi się on podoba. Ma śliczny pyszczek, taki typowo jak na Araba przystało. I bardzo lubię tą rasę, więc ten model mi się podoba. Jest bardzo ciekawy, bo jeszcze nie widziałam takiego dębującego Araba. Tylko właśnie mogliby zmienić to, żeby ten model jednak prawidłowo stał. Musieliby jakoś zmienić te nogi i coś poprawić, żeby jednak ta stabilność była lepsza. Ale ogólnie bardzo polecam ten model, jest to naprawdę śliczny i świetnie wykonany. Źrebak arabski Kasi z firmy Collecta 2023. Jest to klaczka, jakby coś. Jest maści kasztanowatej i ma na sobie ciemniejsze cieniowanie w kolorze brązowym. Widać je najbardziej na szyi czy przy nogach, troszeczkę na zadzie. Na chrapach mamy czarne cieniowanie, w zasadzie tylko z przodu. I na chrapach mamy bardzo mocne różowe cieniowania. Na pysku ten źrebaczek ma cienką łysinę, a na wszystkich czterech nogach ma skarpetki, dosyć długie. Kopyta są jasno-brązowe. Grzywa i ogon również są w kasztanowatym kolorze, tak samo jak reszta ciała. I są troszeczkę przyciemniane na kolor ciemniejszy brązowy. I na przykład z tyłu ogona mamy białe cieniowanie, które obejmuje prawie cały ogon. A z przodu jest on normalnie taki brązowy, pomieszany z kolorem kasztanowatym. Wnętrza uszu są troszeczkę też ciemniejsze w kolorze brązowym. Bardzo mi się podoba cieniowanie na tym źrebaku. Jest ono wykonane bardzo dobrze. Samo malowanie bardzo mi się podoba. Jest to taka prosta maść kasztanowata, ale jak najbardziej fajnie wykonana. Tylko przeszkadza mi jedynie właśnie ten biały kolor na tym ogonie. Moim zdaniem mogłoby go nie być i ogon mógł być po prostu cały brązowy, taki kasztanowaty jak na przykład grzywa. Ten źrebaczek jest w pozycji stojącej. Ogonek jest taki fajny, uniesiony do góry. Grzywa jest w kształcie irokeza. Grzywa i ogon mają bardzo ładnie wyrzeźbione wszystkie włosy. Ten źrebaczek ma tak lekko zaznaczone mięśnie na całym ciele. Klatki piersiowej prawie w ogóle nie widać akurat, ale troszeczkę widać mięśnia przy nogach czy przy zadzie, tak bardziej subtelnie. Tak samo na szyi czy na pyszczku. Mamy zaznaczone małe strzałki na kopytach i mamy też jakąś zaznaczoną płeć, ale niestety nie wiem, jaka to jest płeć. Ja akurat określiłam sobie, że to jest klaczka, ale możecie też określić, że to jest ogierek, jak tam chcecie. Moim zdaniem ten źrebaczek jest przeuroczy, ma piękny pyszczek, taki charakterystyczny dla Arabów, gęśnięty oczywiście. I wygląda naprawdę uroczy jeszcze z tą odmianką. I tym uroczym, różowym pyszczkiem, no naprawdę ten źrebaczek jest przeuroczy, prześliczny i świetnie wykonany. Więc bardzo Wam go polecam.
ogier andaluzyjski o imieniu Shining, czyli świecący, z firmy Collecta 2023. Jest to przepiękny model maści palomino, ewentualnie maści izabelowatej, ewentualnie jeleniej, ale ciężko określić do końca tę maść, ale chyba po prostu jest to palomino. Jest to taki przepiękny złoty odcień. Naprawdę ten koń wygląda jak złoto i właśnie dlatego nadałam mu takie imię, bo jest naprawdę świecący, wygląda jak złoto, słońce czy coś w tym stylu. Na całym ciele możemy zauważyć takie cienie w jaśniejszym odcieniu kremowym. Najbardziej widać przy zadzie, ale też w innych miejscach na ciele. Na pysku mamy szare cieniowanie na chrapach i mamy też lekko zaróżowane chrapki na odmiance. Przez całą głowę przechodzi bardzo długa łysina, taka troszeczkę nieregularna na górze. Na wszystkich czterech nogach model ma odmianki, czyli skarpetki. Nie takie do końca proste, tylko niegdzie są takie powydzierane jakby, coś takiego. Wszystkie kopyta są koloru jasno-brązowego i mają na sobie takie ciemniejsze cieniowanie, takie jakby kreseczki. Grzywa jagon są w kolorze kremowym, bardzo jasnym i są troszeczkę przyciemniane na ciemniejszy odcień, tak właśnie kremowego. I na grzywce mamy takie szare cieniowanie. I ogon jest troszeczkę niedomalowany przy nasadzie, ale to tak w sumie tylko w tym miejscu, bo tak to ten model nie ma zbyt dużo niedociągnięć. Szary kolor możemy też zauważyć wokół oczu i w wnętrzach uszu. I cały ten model, jak możecie zauważyć, się lekko świeci, jest taki połyskujący, więc to imię po prostu Shining idealnie do niego pasuje, naprawdę. Jest ten model bardzo fotogeniczny, przepięknie wychodzi na zdjęciach, naprawdę w słońcu wygląda po prostu cudownie. Także idealny model do robienia pięknych zdjęć. Ten model ma na całym ciele pięknie wyrzeźbione mięśnie. Po prostu bardzo szczegółowa jest ta rzeźba, naprawdę. I te mięśnie są na całym ciele, przy nogach, przy zadzie mamy też wyrzeźbione wicherki. Na pysku też mamy zaznaczone mięśnie. Tak samo mamy zaznaczone bardzo ładnie strzałki na kopytach i lekko też widać fakturę sierści. Grzywa powiewa na wietrze i jest bardzo długa i bujna. Tak samo ogon jest taki fajny, bujny. I grzywa i ogon mają pięknie wyrzeźbione wszystkie włosy. Wygląda to na naprawdę bujny włos, że tak powiem. Jeśli chodzi o pozę, no to jest ona taka lekko dynamiczna. Model ma inną nogę uniesioną wysoko do góry, a tak to trzy nogi już normalnie stoją. Nie wiem, czy jest to jakiś chód, nie jestem do końca pewna, ale no na pewno jest to jakiś rodzaj ruchu. Ten model występuje jeszcze w innych malowaniach, w maści siwej, którą posiadam, oraz w wersji bardzo ciemnej, gniadej, której akurat nie mam. Ale powiem wam, że najbardziej z tych trzech malowań, które występują, podoba mi się właśnie to najnowsze, czyli palomino. Jest po prostu takie cudowne, tak piękne, super wykonane. I ten odcień tak pięknie wychodzi na zdjęciach, że to jest naprawdę szał. Jak zobaczyłam ten model po raz pierwszy, otwierając tą paczkę, to po prostu za nie mówiłam, bo jest tak piękny. I zdjęcia naprawdę nie kłamią, więc bardzo wam polecam ten model. Uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych nowości tego roku, jeśli chodzi o firmę Collecta. To będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. To była pierwsza część recenzji nowości firmy Collecta na rok 2023. Już niedługo zobaczycie na kanale też drugą część z dalszą częścią recenzji tych pięknych modeli, więc wyczekujcie. Jeśli nie chcecie przegapić tego filmu, to zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Wtedy na pewno, jak opublikuję drugą część recenzji, to otrzymacie powiadomienie. Jeśli ten odcinek się wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, która z nowości firmy Collecta podoba wam się najbardziej. Jeszcze na sam koniec bardzo dziękuję firmie Dante za współpracę, bo to oni właśnie wysłali mi te modele, żebym mogła je dla was zrecenzować i też mieć je po prostu w swojej kolekcji. Dostałam je zupełnie za darmo, bardzo szybko do mnie przyszły i jestem bardzo szczęśliwa, że mam u siebie te piękne nowości. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję firmie Dante. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.